Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym tym razem ja, czyli koleżanka z kanału A To Ciekawe, przedstawię Wam 10 naprawdę przerażających rzeczy, które robią gwiazdy, aby utrzymać szczupłą figurę. Korzystając z okazji, zapraszam Was również na mój kanał, gdzie może też sami znajdziecie coś, co Was zainteresuje. Zaczynajmy. Najczęściej w wywiadach, kiedy pytają jakąś gwiazdę o jej sposób na boską figurę, w odpowiedzi słyszymy, że to zasługa świetnych genów i szybkiej przemiany materii. No i że na szczęście ma tak, że może jeść wszystko i wystarczy, jak raz w tygodniu przejdzie się na siłownię. Ale czy to na pewno wszystko? Na pewno nie. 1. Piją ocet. Megan Fox jest wielką zwolenniczką picia octu. Na pewno jest posiadaczką jednego z najlepszych ciał w Hollywood, ale czy serio warto aż tak się poświęcać? Trzeba wiele siły i samozaparcia, żeby przełknąć to obrzydnictwo. Ocet jest całkiem okej, jeśli używamy go do pewnych potraw jako dodatku. Jednak Megan czy Heidi Klum codziennie rano waliły sobie szklaneczkę octu. 2. Noszą gorsety. I nie mowa tutaj o tych seksownych. Jessica Alba po urodzeniu dziecka błyskawicznie odzyskała swoje boskie kształty. Pomogło jej w tym używanie średniowiecznego narzędzia tortur, czyli gorsetu. Nie takiego lekkiego, zrobionego z seksownej koronki, ale ustrojstwa przypominającego zbroję. Dziewczyna była tak zdesperowana, żeby odzyskać swoją talię, że nosiła gorset i w dzień, i w nocy. Aktorka powiedziała, że noszenie gorsetu to brutalne doświadczenie i cały czas odczuwała ból. To nie jest dla wszystkich, dodała. 3. Jedzą to, co niemowlęta. Taką dietę stosują nie tylko gwiazdy. Staje się ona niestety popularna wśród kobiet zachęconych przykładem Reese Witherspoon, Gwyneth Paltrow oraz Jennifer Aniston. Aktorki te, za namową swojej trenerki, przestały jeść pożywienie, które się gryzie, i przerzuciły się całkowicie na warzywne paczki w słoiczkach, które są stworzone z myślą o niemowlętach, które nie posiadają zębów. 4. Zastrzyki z hormonów. Ten sposób stosowany jest przez gwiazdy tuż przed wielkimi imprezami. Chcąc się wcisnąć w oszałamiającą suknię, muszą szybko i bez wysiłku stracić kilka kilogramów. Z pomocą przychodzi dieta HCG, czyli po prostu seria zastrzyków z hormonami. Nie trzeba chyba mówić, że jest to bardzo szkodliwe, no i żadna suknia nie jest warta ryzykowania swojego zdrowia. 5. Dieta orzeszkowa. Nie chodzi tu o dodanie orzechów do diety. Celebryci są dziwni. Wszyscy o tym wiemy i mało co potrafi nas u nich jeszcze zaskoczyć. Jednak żywienie się tylko i wyłącznie orzeszkami zakrawa na jakiś chory żart. Ta dieta popularna jest wśród modelek. Piją dziennie od 3 do 5 puszek dietetycznej coli i jedzą torebkę orzeszków. Niestety, dziewczyny mają po niej podkrążone oczy i są niesamowicie osłabione, ale wyglądają jak szkieleciki. 6. Palenie papierosów. Obrzydliwy nałóg pomaga w utracie wagi. Kiedy palisz, nie jesteś głodny. Twój węch jest przytłumiony, więc żaden zapach cię nie kusi. Katherine Heigl pali cały czas. Nawet gdy ma minutę przerwy między ujęciami, puści dymka. Nie robi tego dlatego, że jest uzależniona. Po prostu jest to jej dieta odchudzająca. 7. Piją herbatki przeczyszczające. Britney Spears lubi sobie przekąsić soczystego hamburgera od czasu do czasu. Potem musi się go pozbyć. Nie lubi wymiotować, więc ratuje się herbatkami przeczyszczającymi. Oprócz tego Britney pali, pije Red Bulla, kawę i łyka Adderall. Wszystko po to, żeby właśnie być szczupłą.
nie tylko ona pije te herbatki. Naprawdę wiele aktorek i modelek wypija około 10 filiżanek dziennie takiej właśnie mieszaneczki przeczyszczającej. 8. Głodówka. To dieta, którą Gunnar Peterson nazywa jesteś idiotą. Paris Hilton, Marcia Cross i wiele innych gwiazd po prostu przestaje jeść. Piją tylko wodę mineralną i ćwiczą na siłowni. Nie dostarczają organizmowi żadnych kalorii, ale katują swoje wyniszczone ciała morderczymi treningami. Potem dziwią się, że źle wyglądają i nie mają siły podnieść do ust szklanki z wodą. No i wydaje mi się, że we współczesnych czasach też wiele dziewczyn niestety decyduje się na głodówkę, bo uważa, że to jest najlepszy sposób, żeby schudnąć. No bo skoro nie jem, to jakim cudem mogę przybrać na wadze? Może któraś z nich właśnie tego słucha, więc dodam jeszcze na szybko, że takie ryzyka i efekty uboczne głodówki, no to obniżenie odporności organizmu, osłabienie, anemia, osteoporoza, zanik i osłabienie mięśni szkieletowych, arytmia i zwiększone ryzyko chorób serca, spadek libido, zaburzenia hormonalne, wstrząs hipoglikemiczny i anoreksja. Podstawą prawidłowego funkcjonowania zdrowego organizmu jest homeostaza, czyli równowaga. Szkodliwe dla zdrowia jest zarówno zbyt niskie, jak i zbyt wysokie ciśnienie krwi, zbyt wysoka temperatura ciała i zbyt niska temperatura ciała, za mała podaż płynów w diecie lub ich zbyt szybka utrata, jak i zbyt duża akumulacja wody w organizmie, no i tak dalej. Na większość wymienionych stanów ma wpływ dieta lub jej wartość kaloryczna. No a jeżeli nie jecie nic, no to nie jest to najlepszy sposób. 9. Kroplówka. Jeżeli myślicie, że głodówka jest wariactwem, a mam nadzieję, że już tak myślicie, no to jak nazwać dietę kroplówkową? Aktorzy idą do modnego, drogiego szpitala i każą się podłączyć do kroplówki na kilka dni albo tygodni. Tak bardzo boją się przytyć, pijąc soki, czy nawet wodę, że wolą pozwolić sobie wbić igłę w żyłę i jakoś utrzymać się przy życiu. Życie celebrytów jednak nie jest takie do końca fajne, jak nam się czasami wydaje. 10. Siłownia. Co może być złego w chodzeniu na siłownię? No nic, jeśli robimy to rozsądnie, jak każda rzecz w życiu, w sumie inna. Gwiazdy potrafią tam spędzić godziny dziennie. Oprócz tego jeszcze bieganie rano i wieczorem. No i trener osobisty pod telefonem, żeby mógł przyjechać do domu po sekundzie, jeśli gwiazda zobaczy na sobie milimetr tłuszczu. Kate Hudson zaraz po urodzeniu dziecka przez 3 miesiące ćwiczyła po 3 godziny dziennie. W weekendy też. Zanim uznała, że może się pokazać ludziom. No to też jest trochę wariactwo. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Mam nadzieję, że ten temat Wam się spodobał. Koniecznie sprawdzajcie filmy na moim kanale A to ciekawe, bo może coś wpadnie Wam w oko. Teraz pojawiły się nowe filmiki na temat Australii, teorii spiskowych i dziwnych papieży. Zachęcam Was również do subskrybowania mojego kanału i jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie pod nim łapkę w górę. Do usłyszenia na A to ciekawe. Cześć!